Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie? Póki Polska żyje w nas. Koncert z okazji Dnia Flagi. Majówkowy festyn rodzinny. Weź rzesz i Goosebumps na zakończenie majówki. Inowrocławskie obchody Święta Flagi Państwowej, które odbyły się w muszli koncertowej Parku Solankowego, przybrały formę koncertu patriotycznego zatytułowanego Póki Polska żyje w nas. Na scenie pojawili się soliści operowi i sopranistka Marta Ustyniak, baryton Adam Zaręba i tenor Marcin Pomykała oraz orkiestra salonowa Moderato pod dyrekcją Orlina Bebenowa, a także hiszpańsko-ukraińska para baletowa. Koncert oficjalnie zainaugurował Inowrocławskie Lato Muzyczne w Solankach. Orkiestra Moderato przygotowała koncert wyjątkowy na Dzień Flagi Polskiej. Zagramy polonez z filmu Pana Tadeusza. Zagramy też melodie znane z filmu Dziewiąte Wrota Wojciecha Kilara i melodie, które na pewno publiczność zna i będzie z nami również śpiewała. Jesteście dobrze znaną inowrocławianą już orkiestrą, ale za każdym razem dbacie o pewien element zaskoczenia, czyli o to, żeby byli po prostu inni soliści. Kim oni są? Dzisiejszy dzień mamy solisty nieco inny. Osoby tenor Marcin Pomykała, sopran Marta Ustyniak i baryton Adam Zaręba. To są ludzie, którzy współpracują z opery Nowy Bydgoszczy i nie tylko z opery w całym kraju. I staramy się właśnie w taki uroczysty dzień nieco podnieść poprzeczkę wokalną również. W programie okolicznościowego koncertu znalazły się m.in. takie kompozycje jak aria Stanisława Muniuszki pod tytułem Znasz li ten kraj, pieśni Tadeusza z opery Awantura w Recco, aria Daniły z operetki Lechara pod tytułem Wesoła Wdówka, jak również utwory z kanonu filmowo-rozrywkowego, pieśni z filmu Dziewiąte Wrota, wielki hit Time to Say Goodbye, czy też znana na całym świecie Papaja. Śpiewacy doskonale poradzili sobie z postawionym zadaniem. Ja myślę, że dobrze mieć w swoim repertuarze zróżnicowany repertuar, a ponieważ w naszym rocznym kalendarzu świąt jest kilka patriotycznych, to tym bardziej należy znać utwory. No i to tak jest, że nie zapomina się ich, bo śpiewa się co jakiś czas. A muzyka rozrywkowa oczywiście, no wszystko ma swoje miejsce i myślę, że po utworach patriotycznych też będzie czas na utwory lżejsze. W miniony piątek w sercu Solanek odbył się majówkowy festyn rodzinny. Jak sama nazwa wskazuje, była to propozycja dla młodszych i starszych. Na Milusińskich czekały dmuchańce, można też było skorzystać z malowania twarzy. Z kolei pełnoletni mogli poczuć, jak to jest jechać na latającym rowerze. No właśnie, stoimy przy niebywałej konstrukcji. Z nami człowiek, który się po prostu na tym zna, pan Rafał Ratajczyk. Witam serdecznie. Witam. Proszę powiedzieć, co to jest? To są latające rowery. Latające rowery, skąd? Firmy słowackiej. No właśnie, i jaki jest w ogóle sens działania tych latających rowerów? Co trzeba zrobić, żeby rzeczywiście sobie trochę polatać? Te rowery są napędzane siłą własnych nóg. Ile pan może deptać, tyle pan podciągnie do góry. Można zrobić pełny obrót, czy tam nawet dwa. Zależy od własnej siły. W Polsce to chyba niezbyt popularne, bo ja widzę po raz pierwszy. Tak. A na Słowacji bardziej? Tak. Tam więcej takich urządzeń jest. W czasie festynu ze sceny wydobywały się dźwięki największych przebojów muzyki pop, które zaprezentował zespół Rockefeller. No z nami, nie wiem, 50% Rockefeller zespołu? Wiesz, wyższa to znaczy, matematyka. To jest zespół Rockefeller, akurat ten skład, tak? Bo to nie zależy od tego, jacy członkowie są zespołu, tylko zależy od tego, co my gramy. Rozumiesz? Co czyli tutaj gracie wykładnie. W Parku Solankowym? W Parku Solankowym dzisiaj akurat gramy covery, tak? Czyli jakieś właśnie takie piosenki. Miłe dla ucha, fajne wyrgliny światowe i polskie. No, ale trzeba powiedzieć, że poziom wysoki, już tutaj nawet słyszałem opinię. To jest chyba w takim troszkę wydaniu funkowo, takim delikatnym. Swingujące,
delikatnie. Akurat pierwszy secik taki zagraliśmy właśnie około lekko jazzowo-swingujący. Drugi będzie bardziej popowy, takie covery bardziej z stylistyka pop. A trzeci to jeszcze zobaczymy. Będziemy się tak właśnie powoli jakby rozkręcać. No dzisiaj była taka stylistyka bardziej, bo jest to festyn rodzinny i tak dalej, więc miało być lekko. Próbujemy rozgonić coverowo chmury. No się chyba nawet udało. No, jeszcze. Teraz temperaturę będziemy podwyższać. Przy drugiej piosence wyszło słońce, słuchajcie, więc mogłam założyć okulary. Jak się gra w solankach? Akustyka? Dajemy radę. Jest okej. Okay. Znaczy, no, tak nie, ta muszla nie jest łatwa, ale jest okej. Okay. A powiedzcie, w ogóle długo trwa przygoda, wasza przygoda z muzyką? Całe życie. To wielkie szczęście chyba, prawda? No, cieszymy się, że możemy robić to, co lubimy i pracować i być w tym w 100%, że nie mamy innych zawodów, jesteśmy muzykami, no i robimy, cieszymy się muzyką. Czyli utrzymujecie się w ogóle tylko i wyłącznie absolutnie z muzyki? Tak. Tylko, absolutnie, tylko tak. Przybyłym mieszkańcom i gościom bardzo spodobał się występ pana Ząbka, który w muszli koncertowej w niezwykle humorystyczny sposób wprowadził wszystkich w świat iluzji. A z nami pan Ząbek, jesteśmy świeżo po występie, no nie powiem, ubawiłem się, no to pokaz iluzji, ale także dobrego humoru, prawda? Zgadza się, no częściej specjalizuję w takiej komicznej iluzji, tak naprawdę wykorzystuję bardziej iluzję do przeprowadzenia pokazu, zrobienia takiego wesołego show. Mm-hmm. No właśnie, to ciężko tak wymyślić takie żarty, stworzyć taki zabawny świat przez te kilkadziesiąt minut. No, pracowałem na tym kilka lat tak naprawdę i większość tych żartów powstała w trakcie występów na scenie. One po prostu były tak, powstały jakby w realnym świecie. Po prostu wyłapywałem te momenty, które były zabawne i jakoś je później powielałem i sprawdzałem, czy one działają. Bo czasami jest tak, że wymyślamy sobie coś na kartce, jakiś żart, a okazuje się, że on wcale nie jest taki zabawny na scenie, jakby nam się wydawało. Ale niektóre są dość odważne. Tak, lubię przekraczać granice, albo właściwie do niej dochodzić i bazuję bardzo mocno na emocjach. Coś, co jest jakby... właśnie lubię troszeczkę tak podstraszyć dzieci, ale jak później widać efekt... No dzieci lubią się bać tak naprawdę. To jest... jak widać, że one się garną później na tą scenę. To nie jest tak, że jak jedno dziecko zostanie wystraszone i później już nikt nie chce wchodzić na scenę, one cały czas chcą być na tej scenie, więc... Ale to też nie tylko dzieci, bo widziałem, że i dorośli się dobrze bawią. Węża się wszyscy wystraszyli. Wąż jest moim ulubionym pokazem, to jest taki mój, to w tej chwili chyba taka chyba perełeczka. A proszę powiedzieć, w ogóle sama iluzja, długo to już trwa, ta przygoda? W moim przypadku trwa około 12 lat. Jak to się zaczęło? Ja zawsze chciałem być iluzjonistą, jako dziecko byłem tym zafascynowany, tylko że jak byłem młodszy, no to było trudno o kontakt z iluzjonistami, się czegokolwiek nauczyć, ponieważ nie było YouTube'a, nie było internetu. W tej chwili wszystko jest to jakby na wyciągnięcie ręki. Jeśli ktoś jest tylko zainteresowany, jest dużo łatwiej. Ja miałem taką broszurkę, kiedyś dostałem jako dziecko i pamiętam, że swój pierwszy pokaz zrobiłem w ogóle na klatce schodowej jako chyba 7 czy 8 latek dla kolegów z bloku. A później sztuczka z chusteczką, która jest moją takim openingiem, takim otwarciem występu, jest moją taką sztuczką, która jest chyba jedną z pierwszych i cały czas ją gram, bo jest moją ulubioną. Pan Ząbek wspomniał też, że ma swój kanał na YouTubie. Co tam można zobaczyć? Na moim kanale oczywiście można zobaczyć moje filmy z występów i z realizacji takich scenicznych, ale oprócz tego mam dwie playlisty. Na jednej playliście, która się nazywa Coś na Ząb, podróżowałem po Polsce po innych iluzjonistach. Odwiedzałem ich, razem wspólnie gotowaliśmy, ale to było gotowanie było tylko pretekstem do wspólnego czarowania, czyli po prostu na tym kanale pokazujemy sztuczki magiczne,
A teraz robię taki kanał, który nazywa się Pojawiam się i znikam. Przez to, że dużo podróżuję, dużo jeżdżę na pokazy, to przy okazji jakby odwiedzam ciekawe miejsca na terenie Polski, nie tylko. I staram się robić z tego takie małe realizacje i też pokazywać jakieś sztuczki. Ale to też z drugiej strony pokazuje, że ta iluzja ciągle jest popularna. Co takiego w sobie ma właśnie ta magia, że tak mocno przyciąga? Myślę, że magia w tej chwili przeżywa duży renesans. Znaczy ja myślę, że ludzie chyba, po pierwsze lubią wrócić do tego, starsze osoby lubią wrócić do tego świata jakby młodości, a wydaje mi się, że młodsi, znaczy w ogóle chyba lubią być tak troszeczkę oszukiwani, albo starają się to rozgryźć. No i lubią być zaskakiwani, bo my żyjemy w tym takim świecie bardzo logicznym, a ta iluzja wychodzi z tego poza ten świat i często jest tak, że jesteśmy zaskoczeni. Ja nie wiem, ja jestem zakochany w iluzji, ale właściwie to nie wiem, jakby myślę, że jakby też reakcje widzów takie, że są oniemiali, nie wiedzą, co się wydarzyło i mówią, pewnie pan ma tutaj w tym ręku albo w rękawie, albo i to jest jakby cudowne, jak daje się im to sprawdzenie, że rękawy są puste i oni jakby już w ogóle nie wiedzą, co się dzieje. Organizatorem majówki było Kujawskie Centrum Kultury. Piąta i zarazem ostatnia odsłona majówki na piątkę, która odbyła się w Muszli Koncertowej, była okazją do pośmiania się i posłuchania muzyki w niecodziennym wydaniu. O dobry nastrój zgromadzonej w Parku Solankowym widowni zadbał kabaret Weź Rzesz, który w małżeńskim składzie w osobach Kasi i Jarka Pająków zaprezentował swoje najlepsze skecze. Część z nich dotyczyła perypetii małżeńskich. Na scenie pojawiła się świetnie już znana siostra zakonna Jarosława, a także policjant, konsultant Ejwonu. Jeżeli państwo teraz zauważyli pewną zbieżność nazwisk, chociaż pani dyrektor już powiedziała, że nasze nazwiska są takie same, to my jesteśmy małżeństwem. I jeżeli ktoś teraz sobie pomyślał, ale fajnie, nie do końca. O, tam. Bo słuchajcie, jak my mamy ciche dni, to musimy odwoływać występy, także nie do końca. Tak, ale dzisiaj jesteśmy na szczęście tutaj z państwem, bardzo się cieszymy. Tak, jesteśmy już po okresie. Także cały przyjemny miesiąc przed nami. Miesiąc szaleństwa, że tak powiem. Tak, bo właśnie w długotrwałych związkach jest tak, ja myślę, że tutaj nie jeden takowyż związek jest, że już nie ma ja, ty, tylko jesteśmy my, tak? Tak. Mamy wspólne cele. Mamy wspólne problemy. Mamy wspólne moje pieniądze. Tak. Musimy chodzić na kompromisy. Naprawdę, mamy remont domu i potrzebowałem kupić wiertarkę. Żona chciała kupić sobie futro, więc poszliśmy na kompromis i kupiliśmy futro. Ale chyba kapnęła się, że to jest tania imitacja, bo za każdym razem, jak włoży je na miasto, gonią ją koty. No, taka informacja. I to są właśnie te kompromisy. Tak. I tańcząc, naciskajcie na balon tak mocno, żeby wszystko to złe w waszym związku pękło razem z tym balonem. Ja będę wam przygrywał melodyjkę na flecie. I uwaga, Leszku, nie zawiedź Inowrocławia. On ma strzelić? No pewnie, że tak, Lesiu. Dajesz biozerkami jak na naszym weselu 64. Nie, ja 72. A może mi się pomyliło. Naparzaj, Leszek, naparzaj, to samo nie pęknie. Na 3-4, 3-4. Się nie odzywał, może by poszła. Kuźwa, pan nie żyje, weź teraz zgadnij. Mało to panów już nie żyje? Chciałem wiedzieć, o którego je chodzi, kuźwa. Pan nie żyje, pan. Czesław, nie men, dziwny jest ten świat. To pan puka do nieba bramy. Kurwa, tego nie znamy. Pierdziele. Dobrze, wypełnijmy ankietę i przekonajmy się, czy kwalifikuje się pan do nieba, czy do piekła. No i wypełniajmy, no. Imię i nazwisko. Wiesław Gołąb, ksywa cysterna. Czy ma pan jakieś dobre uczynki na koncie? Ja nie mam konta. W pewnych momentach dogadujemy się, wręcz rozumiemy się bez słów. Natomiast w drugą stronę może być tak, że skoro się żyje i pracuje razem, to zlewa się to, tak? Robi się z tego po prostu jedno wielkie życie tak naprawdę. Ta praca i to życie prywatne. Tak?
Nie, potwierdzam, że jest i dobrze, i źle, że tak powiem, bo rzeczywiście, jak Kasia powiedziała, nigdy nie wiadomo, kiedy jest ten czas na próbę, kiedy to jest jakby praca, a kiedy jesteśmy w domu, jakby małżeństwem i jest czas prywatny dla siebie, to się zlewa wszystko, więc... Ale z drugiej strony próbę możemy zrobić, leżąc sobie wieczorem w łóżku, o dobra, dawaj, masz tekst i jedziemy. I tak też czasami robimy. Tak. Właśnie pewien temat został wywołany do tablicy. Kto odpowiada za teksty, za skecze? Ja. Ja odpowiadam za teksty, za skecze, pomysły, no i tak dalej, tak. Tak jak tutaj już wcześniej mówiłam, że właśnie Jarek jest takim mózgiem, można powiedzieć, tego kabaretu. On zawsze ma pewne wyobrażenie na temat skeczu, zawsze wie od początku do końca, jak to będzie finalnie wyglądać, już ma to w głowie. Ja tego nie mam, tej wizji w głowie od początku, takiej, jaką on ma, dlatego że on po prostu się tym zajmuje tylko i wyłącznie, dlatego no, żeby po prostu jakoś to miało ręce i nogi, żeby nie było tak, że ja mam inny pomysł, on ma inny pomysł, finalnie to wychodzi po prostu taki miszmasz. Dlatego Jarek się tylko tym zajmuje. Tak jest najlepiej. Coraz więcej jest was na ogólnopolskiej medialnej scenie. Kiedy tak naprawdę zagrozicie i mocno będziecie te marchewki skrobać pozostałym kabaretom? No zobaczymy, co czas pokaże. Tak. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej. Beatboxowy zespół a cappella Goosebumps, którego tworzy 7 energetycznych i bardzo zdolnych facetów, zwieńczył majowe świętowanie. Muzyka, którą tworzą, to przekrój repertuaru pop, elektronik, hip-hop oraz R&B. Członkowie zespołu wykonują utwory a cappella. Wszystkie dźwięki płynące ze sceny są zasługą ich aparatu mowy. Własne wersje znanych utworów prezentują, używając jedynie mikrofonów. You look that much, oh baby, you should call it up yourself. You're holding on to something, you should call it up yourself. The night to be the promise, when I was wrong, and I've been so caught up in my dark, I didn't see what's going on, and now I know. Same dobre rzeczy, tak na dobrą sprawę. Zaczęliśmy sezon koncertowy 1 maja, nie, 3 maja, przepraszam. Od Bydgoszczy. Od Bydgoszczy, od miasta Majka. No i dziś jesteśmy, moi drodzy, w Inowrocławiu. Graliśmy tutaj w czerwcu chyba, tak? Ostatnio. No i pamiętamy ten koncert bardzo, bardzo pięknie. Fajna publiczność. Dzisiaj też będzie dobrze, się czuję. Co, myślę, że zmian... Tak muszę teraz retrospekcję zrobić z całego roku poprzedniego. Na pewno mamy wiele nowych piosenek i autorskie piosenki, co jest dla nas ważne, bo które będzie można znaleźć na naszej nowej płycie, która ukaże się... Tworzy teraz, a ukaże się już cała i będzie gotowa jesienią. I dzisiaj zagramy w sumie kilka utworów z tej płyty, nowych, premierowo. Kujawy i Pomorze chyba bardzo was lubią. Wydaje mi się, że to właśnie po koncercie w Inowrocławiu zyskaliście nowych, wiernych fanów. Na pewno. Myślę, że Inowrocław tutaj postawił kropkę nad i. Bez was byśmy nie dali rady. Tak, gdyby nie Inowrocław, bylibyśmy... Tam. A nie tu. Nie w Inowrocławiu. A teraz zobaczcie. Kamery, wywiady. Szaleństwo. Imprezę zorganizowało Kujawskie Centrum Kultury. To już wszystkie informacje w Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.